Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie softela Sensitive z lanoliną, czyli tak zwany płyn do prania tkanin delikatnych. Tutaj, jak sami widzicie, jest to aż 2 litry płynu. Ja za taki płyn zapłaciłem kilkanaście złotych w sklepie. Generalnie są dostępne w hipermarkecie, a zatem tutaj nie powinniście mieć problemu z zakupem takiego produktu. To dlaczego zdecydowałem się na zakup tego produktu, to oczywiście nie tylko recenzje, które nagrywam też na tym kanale, ale również z powodu tego, że jest to płyn do prania tkanin delikatnych, tak? Ja osobiście mam sporo takich tkanin delikatnych, a zatem tutaj myślę, że jak najbardziej warto było przetestować sobie właśnie taki produkt. No i powiem szczerze, bardzo fajnie on się sprawdził w moim przypadku. Taki produkt nie tylko mega fajnie pachnie, ale również właśnie ma odpowiednie przeznaczenie do takich tkanin, czy to wełnianych, czy to właśnie takich tkanin delikatnych. Doskonale też może znaleźć swoje zastosowanie nie tylko w pralkach automatycznych, co ciekawe, ale również w sytuacji, kiedy gdzieś tam ktoś z Was podejmuje się prania ręcznego. A zatem sporo zastosowań, sporo możliwości wykorzystania właśnie takiego produktu znajdziesz w sytuacji, kiedy właśnie pierzesz jakieś delikatne tkaniny, no i chciałbyś właśnie uzyskać i taki, można to powiedzieć, przyjemny w dotyku efekt, no to wtedy jak najbardziej właśnie warto zdecydować się na zakup tego produktu. Tutaj oczywiście macie wymienione różne składniki, które można znaleźć właśnie w takim produkcie. Macie również tutaj odpowiednie dozowanie w zależności od tego, czy woda zwyczajnie jest miękka, średnia czy twarda. W zależności też od temperatury, ja tutaj zawsze zalecam stosować się do zaleceń producenta. To, na co jeszcze myślę warto zwrócić uwagę, to oczywiście zawartość takiego produktu. Ja tutaj może odkręcę nieco tę butelkę, pokażę Wam, jak to wszystko prezentuje się w środku. W taki sposób to się prezentuje w środku. Jak sami widzicie, ja generalnie sporo tego płynu już wykorzystałem do prania, a zatem myślę, że mogę spokojnie wypowiedzieć się na temat tego produktu. Jeżeli chodzi o zapach, no to generalnie jest on bardzo przyjemny, taki lekko słodkawy. Myślę, że jeżeli lubicie tego typu kompozycje zapachowe, no to może on rzeczywiście sprawdzić się i w Waszym przypadku. Na ile oceniłbym korzystanie z tego produktu? Myślę, że tutaj wystawiłbym notę 9 na 10, a zatem bardzo ciekawy kandydat, jeżeli chodzi właśnie o płyny do prania. A zatem, jeżeli gdzieś tam macie jakieś delikatne tkaniny, jakieś zwyczajnie bawełniane ubrania, jakieś bawełniane różne tkaniny, no to wtedy rzeczywiście można spróbować sobie wykorzystać i przetestować taki płyn do prania tkanin Softela Sensitive z lanoliną. Ode mnie jak najbardziej rekomendacja tego produktu, a zatem jeżeli zastanawicie się, czy warto kupić właśnie ten produkt, no to myślę, że jak najbardziej można go sobie zakupić w hipermarkecie. Oczywiście każdy może mieć inne spostrzeżenia, każdy może mieć jakieś swoje własne opinie na temat tego produktu, natomiast mi ten produkt jak najbardziej odpowiada. Ja też jestem ciekaw właśnie Twoich spostrzeżeń, dlatego koniecznie napisz w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie na temat płynu Softela i co zwyczajnie Ty myślisz na temat tego konkretnego produktu. Zachęcam Cię również do zostawienia polubienia pod filmem i do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. A tymczasem to tyle. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.